Witam Was wszystkich. Ja nazywam się Marek Zybert, jestem współtwórcą serwisu FunnyMoney.pl i różnych innych narzędzi, które Fundacja FunnyMoney robi dla organizacji społecznych. Dzisiaj mamy temat związany z w sumie darowiznami od zakupu w internecie. Jest z nami Ewelina, której już teraz oddaję głos. Ja się wyciszam. Ewelina, trzymam kciuki i powodzenia. Wielkie dzięki, Marek. Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Ja nazywam się Ewelina Krawczyk, pracuję dla Duda Holding SKA i między innymi współpracuję właśnie z FunnyMoney w zakresie tworzenia treści. Dlatego tym właśnie dzisiaj, czyli tworzeniem treści, a przede wszystkim tym, dla kogo i jakie tworzymy treści, będziemy się zajmować. Pracuję jako copywriterka, więc przede wszystkim zajmuję się tekstami, ale myślę, że nie muszę zaznaczyć jakoś szczególnie wyraźnie, że mówię tu o każdego rodzaju medium tak naprawdę. Jeżeli chodzi o moje doświadczenia zawodowe, to nauczyłam się dwóch rzeczy. Pierwsza, żeby się streszczać, dlatego spróbuję zrobić to dla Was, żeby ten webinar trwał faktycznie godzinę łącznie z pytaniami. Druga to jest taka, że trzeba wiedzieć, do kogo się mówi. Widzę, że dzisiaj mówię przede wszystkim do kobiet, co odzwierciedla pewne tendencje, o których będę mówić później. A trzecia rzecz, której się nauczyłam, to jest mój bonus dla Was, jest taka, że nie należy zdradzać, o czym będzie się mówić i jaka będzie konkluzja. Ja Wam zrobię spoiler. Prawda jest taka, że różnice płciowe, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety, i to, jak robimy zakupy w internecie, nie są aż tak wielkie. Jednak te subtelne różnice, które można wyczytać z badań, którymi się dzisiaj zajmiemy, mogą akurat pomóc nam w taki sposób sprofilować komunikację, żeby wycisnąć z niej jeszcze więcej, żeby jeszcze dodać ten taki dodatkowy boost, tę zahaczkę, która sprawi, że właśnie przyciągniemy więcej odbiorców, odbiorczyń i to przełoży się na, miejmy nadzieję, większą liczbę darowizn. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne ode mnie, to taka szybka uwaga. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zadawajcie je w trakcie, nie mam z tym problemu. Chętnie będę odpowiadać na bieżąco, żeby nam żaden temat nie umknął. Będę tutaj zerkać raz na jakiś czas na czat i zostawię oczywiście trochę czasu też pod koniec naszego spotkania, żeby ta sesja pytań i odpowiedzi mogła też mieć taką bardziej spójną formułę. To rzekłszy, przechodzimy do naszego dzisiejszego tematu. I może na początek kilka słów o tym, o czym właściwie będę mówić. Po kolei. Najpierw zajmiemy się tym, kto konkretnie faktycznie robi zakupy online, jaki jest profil takiej osoby, jakie są jej takie cechy charakterystyczne. Potem przejdziemy do właściwego tematu mojego dzisiejszego webinara, czyli stereotypów zakupowych oraz tego, w jaki sposób i czy, kolejny spoiler, one są faktycznie wyrażone w danych, które możemy zebrać w badaniach statystycznych i czy tutaj w ogóle możemy mówić o tym, że jakby o jakiejkolwiek prawdzie o stereotypach, może tak to ujmę? Następnie przejdę do samych stereotypów. Wybrałam takie trzy popularne, które na pewno wszyscy, a może powinnam powiedzieć wszystkie, ponieważ mam tu miażdżącą przewagę kobiet, kojarzycie, które być może rozpoznajecie w swoim życiu codziennym, być może Was denerwują, a może właśnie znajdujecie dla nich potwierdzenie w swoich doświadczeniach. Mam nadzieję, że się ze mną podzielicie tymi refleksjami. Potem zastanowimy się, jak dane, które omówię przy okazji konfrontowania tych stereotypów zakupowych z rzeczywistością, mogą nas pokierować, jeżeli chodzi o komunikowanie się z odbiorczyniami i odbiorcami przede wszystkim w mediach społecznościowych, ale ogólnie w komunikacji organizacji z osobami, do których właśnie wysyłany jest komunikat. A na koniec zasugeruję Wam kilka sposobów, na które można właśnie będąc wyposażoną w tę wiedzę statystyczną, delikatnie podkręcić komunikację tak, żeby faktycznie ona trafiała do tej płci, która przeważa wśród osób, które są waszymi obserwującymi, o których wiecie, że was wspierają, które są sympatykami, sympatyczkami, darczyńcami waszej organizacji. No i tutaj
profil osoby, która robi zakupy w internecie. Nie dałam wam tutaj wiele pola do namysłu i zgadywania. Taka kobieta, którą załączyłam na zdjęciu stokowym, jest typową osobą robiącą zakupy w internecie, bo przede wszystkim właśnie jest kobietą. Nie dużo więcej, ale odrobinę więcej osób robiących zakupy w internecie są kobiety. Według najnowszego badania, na które będę się powoływać dzisiaj wiele razy i jeżeli nie zaznaczę inaczej, prawdopodobnie dane, które wskazuję, wychodzą właśnie stamtąd, czyli według badania Gemiusa e-commerce w Polsce 2020, 51% osób korzystających z zakupów online to są kobiety. Czyli nie mamy tutaj do czynienia z ogromną różnicą, to są zaledwie 2 punkty procentowe względem mężczyzn, ale no jednak to kobiety kupują online. Taka kobieta, co może wydawać się zaskakujące, jest w średnim wieku, między 35 a 49 rokiem życia, czyli niekoniecznie to najmłodsze pokolenie, a i nawet to średnio najmłodsze pokolenie jest tym, które najczęściej kupuje przez internet. Zazwyczaj taka kobieta ma średnie wykształcenie, wyższe. Mieszka w dużym mieście, powyżej 200 tysięcy mieszkańców i identyfikuje swoją sytuację materialną, swojej rodziny jako co najmniej średnią, a najczęściej średnią w kierunku dobrej, czy tam bardzo dobrej. No i tutaj, tak jak zaznaczyłam na dole, także tego slajdu, co interesujące, dokładnie odwrotnie jest, czy właściwie dokładnie tak samo, jest wśród osób, które deklarują, że w ogóle nie kupują online. Także przeważają wśród nich kobiety. Mamy tutaj do czynienia może z paradoksem, a może z czymś, co powinno nam uświadomić inną ważną rzecz, mianowicie płeć, jeżeli chodzi o profilowanie komunikacji i o to, jak profilowane są osoby korzystające ze sklepów internetowych, niekoniecznie jest determinującym czynnikiem. Znacznie częściej ważniejszą daną, na którą należy zwracać uwagę w komunikacji, jest wiek. To wiek determinuje to, która grupa jest najbardziej zainteresowana zakupami online. Jeżeli chodzi o różnice płciowe, są one znacznie mniej wyraźne niż to właśnie ten podział, który przebiega wzdłuż granic, powiedzmy, rocznikowych. No i tutaj zastanówmy się chwilę nad terminologią. Sięgnęłam do ostatecznego autorytetu każdej osoby, która kiedykolwiek przygotowywała prezentację, czyli słownika języka polskiego, żeby wyjaśnić, co będę miała na myśli, mówiąc o stereotypach i co będę miała na myśli, mówiąc o tendencjach. Stereotypy to są, pozwólcie, że przeczytam, tak, funkcjonujące w świadomości społecznej uproszczone i zabarwione wartościująco obrazy rzeczywistości. I kiedy mówimy o zabarwionych wartościująco, prawie zawsze mamy na myśli negatywne i ja też skupiłam się na stereotypach, które mają taki nieco negatywny, nieco seksistowski wydźwięk, ponieważ one wydają mi się najpopularniejsze, najbardziej takie przeważające w dyskursie, w żartach, też w kulturze popularnej. Natomiast tendencja z kolei to jest coś, co faktycznie możemy wyciągnąć z danych, na przykład właśnie z tego obszernego badania Gemiusa, którym się będę posiłkować podczas mojej prezentacji. Tak? To jest prawidłowość zarysowująca się w rozwoju czegoś. I tutaj ta relacja między stereotypem a tendencją będzie miała naprawdę rozmaite oblicza. Zapewniam was wszystkie i wszystkich, że tam was zaskoczą, mówiąc krótko. Stereotypy okażą się tak samo prawdziwe jak nieprawdziwe. I tutaj pozwolę sobie zacząć od tego, który wydał mi się naprawdę czymś najpopularniejszym, najczęściej spotykanym. Każda z nas i każdy z nas pewnie może wymienić dziesiątki scen z filmów, być może jakieś sytuacje z własnego życia, z opowieści rodziny lub znajomych. Znaczy, mężczyźni nie lubią zakupów. Każdy z nas zna ten taki obraz, którym właśnie tutaj ukrasiłam ten slajd. Może znaczy, że wszystkie obrazki, z których korzystam, po prostu znalazłam na zasadzie kobieta zakupy, mężczyzna zakupy, korzystając z Google Graphics, bo to jest takie symptomatyczne, jakie grafiki wtedy otrzymujemy na takie zapytania. No i to była jedna z grafik, które znalazłam, szukając właśnie
mężczyzn robiących zakupy. Mężczyźni lubią zakupów, mężczyźni się męczą w czasie zakupów, mężczyźni kupują tylko, kiedy to jest naprawdę potrzebne, kiedy jakby już czasem są zmuszeni, już nie ma wyjścia, to jest ten kolejny stereotyp, prawda? Mężczyzny, który kupuje nową bieliznę albo nowe spodnie, kiedy poprzednie już się naprawdę na nim rozpadają, etc., 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 prawda? Jak to się ma do rzeczywistości? Otóż możemy zaobserwować kilka naprawdę ciekawych tendencji tutaj. Mianowicie, powiedziałam praktycznie na samym początku. Statystyczna osoba, która faktycznie kupuje online, korzysta z zakupów internetowych, to jest kobieta. Ale nie mamy tutaj do czynienia z jakąś wielką przewagą, bo to są zaledwie 2 punkty procentowe. Przypomnę, 51% użytkowników i użytkowniczek sklepów internetowych są kobiety, a 49% są mężczyźni, czyli 2 punkty procentowe. Niewiele, niewystarczająco wiele, żeby uzasadnić stwierdzenie, że mężczyźni nie lubią zakupów. Natomiast w tym, co można wyczytać z danych, które podaje nam Gemius, jest to, że mężczyźni, kiedy podejmują decyzje zakupowe, kiedy robią zakupy online, są bardziej nastawieni na efekt tych zakupów, natomiast być może kobiety są bardziej nastawione na proces, przynajmniej tak można zidentyfikować te dane. I co mam tutaj na myśli? Kiedy pyta się o powód, żeby powtórzyć zakupy w danym sklepie internetowym, kobiety częściej, wyraźnie częściej niż mężczyźni, wskazują na pozytywne, wcześniejsze doświadczenie, prawda? Ten taki experience robienia zakupów, doświadczenie, prawda, bycia zaopiekowaną w czasie zakupów. Mężczyźni częściej wskazują na coś takiego jak niska cena albo, i tutaj mamy takie wyraźne, prawda, nastawienie na cel, czyli krótki czas oczekiwania na dostawę. Jak wiadomo, krótki czas oczekiwania na dostawę to jest najczęściej właśnie to, co jakby pozwala zbliżyć doświadczenie robienia zakupów online do doświadczenia robienia zakupów w świecie rzeczywistym, prawda? Bo jeżeli jednego dnia kupujemy, a następnego dnia już mamy to w skrzynce, czy w parkomacie, czy na progu, to prawie jakbyśmy zrobili zakupy rzeczywiście w sklepie przy lecie. Jest jeszcze jedna tendencja, mianowicie wśród takich czynników, które być może skłoniłyby ich do częstszego robienia zakupów online, mężczyźni częściej niż kobiety wskazują większy wybór sposobów dostawy, czyli znowu mamy tutaj to niech to do mnie przyjdzie wreszcie, znowu częstszą dostawę, ale też wyższą jakość produktów oferowanych przez sklepy internetowe, czyli wiadomo, niech przyjdzie szybko i niech przyjdzie dobre i dokładnie takie, jak się spodziewam. Natomiast wśród czynników, które decydują o wyborze konkretnego serwisu, konkretnego sklepu internetowego, mężczyźni wskazują atrakcyjną cenę. I ta cena to jest coś, do czego jeszcze chciałabym wrócić w dalszych częściach. Sugeruję, żebyście to zapamiętały i zapamiętali, bo to będzie jedno z najciekawszych zagadnień. To ja się może do tego stereotypu odniosę. Śmiało. No, tak. Ja osobiście oczywiście wpisuję się w stereotyp, czyli nie lubię generalnie centrów handlowych i tego rodzaju zakupów, ale oczywiście to chyba coś w tym jest, bo jak już potrzebuję coś dla siebie, to już tak prosto nie wygląda. Mm-hmm. I czasami potrafię temu trochę czasu poświęcić, więc faktycznie z jednej strony stereotyp, z drugiej strony pewnie chyba też to nastawienie na efekt. Mm-hmm. Coś tutaj w tym jest, ale rozumiem, że tak najbardziej ogólnie można by powiedzieć, że mężczyźni po prostu chcą szybko zrobić te zakupy i mieć jak najszybciej u siebie w dobrej cenie. Tak, ta ścieżka musi być krótka. Nie chodzi o podróż, chodzi o cel. Okej. A w przypadku kobiet rozumiem, podróż ma większe znaczenie. Jest to sposób, w jaki można zinterpretować te dane, tak. Bo to jest coś, czego jakby nie mogę wystarczająco mocno podkreślić, mówiąc o tym wszystkim. Statystyki pokazują pewne prawidłowości, które wynikają z różnych rzeczy. One wynikają z różnic kulturowych, z różnic socjologicznych, w przypadku właśnie tej różnicy między zachowaniami płciowymi w znacznej mierze wynikają z tego, w jaki sposób wychowywane są dziewczynki, wychowywani są chłopcy.
Ale tym, co ostatecznie dla każdej osoby decyduje o jego lub jej zachowaniach, jednak jest indywidualna pewna preferencja, prawda? Także faktycznie, jakkolwiek każdy z nas pewnie mógłby podać bardzo dużo przykładów za, to prawie na pewno mamy też bardzo dużo przykładów przeciw. No ty, Marku, akurat jesteś potwierdzeniem dla naszego stereotypu. Ja byłabym potwierdzeniem przeciwnej wersji, w sensie ja też lubię mieć poczucie, że idę szybko z punktu A do punktu B i że dostaję to, czego chcę i moja potrzeba jest szybko zaspokojona. Ja myślę, że tutaj chyba też trzeba mieć na uwadze to, że te badania pewnie dotyczyły tylko wyłącznie tych osób, które faktycznie robiły zakupy, a niekoniecznie sytuacji, że na przykład ktoś został zmotywowany przez kogoś innego do zrobienia zakupów, typu na przykład rozmawiam z moją żoną i w wyniku rozmowy okej, to zamów to, czyli de facto zostałem zmotywowany przez kobietę, a mężczyzna robi zakupy. I podejrzewam, że w drugą stronę może być też podobnie. Oczywiście i myślę, że w czasie omawiania trzeciego stereotypu, kiedy pochylimy się nad tym, kto czego częściej kupuje, kto co częściej kupuje, a konkretnie kto na co częściej i więcej wydaje, to będzie wychodzić bardzo dobrze. To mogą być ciekawe informacje. Tak, to są tutaj ta różnica wydaje mi się najbardziej klarowna i być może taka najbardziej uchwytna. Czy ktoś poza Markiem chciałby jeszcze zadać coś, albo zadać pytania, albo podzielić się jakimś swoim doświadczeniem? Ja bardzo chętnie odczytam wasze pytania i odpowiem na nie. Może macie jakieś sugestie? Patrzę na czat. Dobra, mam chwilę na zastanowienie się, a w międzyczasie to będziemy mieć pytanie do was, a tak to dokładnie bardziej ja będę miał pytanie do was. Pytanie brzmi, tutaj mam taką, co to jest? Tu, okej. Okay. Tutaj mam taką dla was szybką ankietę z prośbą o odpowiedź. Nie wiem, czy się uruchomiła, czy się nie uruchomiła. O, chyba coś się dzieje. Tak, szybkie pytanie. Czy korzystacie z materiałów promocyjnych na fanimani.pl łamane przez materiały? Jeśli nie znacie, czy tam nie korzystacie jeszcze z darowizn zakupów w internecie, to też macie taką opcję gdzieś tam odpowiedzieć. Tam w tych materiałach są i grafiki, i treści, zresztą do których się Ewelina bardzo mocno przyczynia. O tak. I które zresztą sobie pod koniec dzisiejszego spotkania omówimy, bo pokażę wam też, w jaki sposób my współpracując z Fanimani profilujemy treści dostarczane wam jako przedstawicielom organizacji, tak aby były bardziej w tym takim, powiedzmy, męskim, mówię to takim ogromnym cudzysłowie, stylu, albo w tym takim bardziej, znowu ogromnym cudzysłów, kobiecym stylu. Zobaczymy, co różni te dwa sposoby komunikacji. Łącznie ze mną jest trzech panów dzisiaj na tym, na spotkaniu, okej. Okay. Jeśli dobrze policzyłem, ale chyba tak. Więc faktycznie. Dobrze, damy jeszcze 5 sekund na odpowiedzi. 5, 4, 3, 2, 1 i kończymy głosowanie. Już wam pokazuję wyniki. Tak, od czasu do czasu, 47% osób od czasu do czasu, 13% regularnie. 60% osób odpowiedziało. Okej, to będą dla nas, myślę, że cenne informacje. Jeśli oczywiście będziecie mieć sugestie dotyczące materiałów, to na grupie fundraiserzy Fanimani zapraszam do dyskusji, którą uruchomimy po webinarze. Oddaję tobie głos z powrotem, Ewelina. Dzięki. To ja może jeszcze dodam, że jeżeli macie jakieś sugestie, to zachęcam też do pisania ich w Q&A, bo macie niepowtarzalną okazję zasugerować coś osobie, która poważnie przyczynia się do ich stworzenia. Bardzo poważnie. Zwłaszcza, że nas tutaj dwoje takich osób, więc może się nie powtórzyć tego okazji tak prędko. Zachęcam bardzo. A tymczasem, jeżeli nie ma żadnych pytań, uwag, refleksji, może jakichś osobistych doświadczeń, pozwolę sobie przejść do drugiego bardzo popularnego stereotypu. I tutaj znowu wybaczcie mi ten stokowy, prawda, obraz okraszony znakiem wodnym, ale na pewno wszystkie i wszyscy widzieliście bardzo dużo tego rodzaju stokowych grafik, czy to podczas właśnie poszukiwania jakichś informacji w internecie, czy czytając artykuły w serwisach, w portalach internetowych, czy gdziekolwiek, prawda? Czyli ta oszalała kobieta po prostu w szale promocji, zakupów, rabatów i tak dalej.
I stereotyp właśnie taki jest, prawda? Kobiety kierują się emocjami, kobiety kochają robić zakupy, jakby sprawia im to wręcz fizyczną przyjemność robić zakupy. Natomiast mężczyźni w swoich poszukiwaniach online'owych kierują się przede wszystkim twardymi, zimnymi danymi. No i skoro mówimy o twardych, zimnych danych, to przyjrzyjmy się, jak to może wyglądać w rzeczywistości. Jeżeli chodzi o takie coś, co można zinterpretować jako ziarno prawdy, które tkwi w tym zakupowym stereotypie, to fakt. Wśród osób ankietowanych to kobiety częściej wskazują, że są bardziej skłonne odpowiadać na komunikaty o rabatach, promocjach i to może się kojarzyć z pewną właśnie impulsywnością, z pewnym takim emocjonalnym podejściem do kupowania. I to kobiety częściej mówią, że to jest właśnie to, co motywuje je ostatecznie, żeby podjąć decyzję zakupową w czasie robienia zakupów online. Natomiast faktycznie minimalnie, i tutaj podkreślam to słowo bardzo mocno, to mężczyźni, kiedy się ich pyta o to, co skłoniłoby ich do tego, żeby chętniej robili zakupy online, minimalnie, częściej niż kobiety wskazują na takie czynniki jak na przykład szerszy opis produktu, więcej informacji o produktach, bardziej szczegółowy opis produktu i także na wyższą jakość produktu, tego oferowanego przedmiotu lub usługi. Czyli można by przy pewnego rodzaju nastawieniu powiedzieć, że tutaj więc kobiety podejmują tę decyzję pod wpływem impulsu, prawda? Natomiast mężczyźni przysiądą, będą się zastanawiać, zrobią research i dopiero wtedy podejmą decyzję zakupową. Ja mam pytanie taką i może autorefleksję. Mary, dajesz. Czy w związku z tym można by pokusić się o takie sformułowanie, że warto komunikować nie tylko o tym, że jest przypominajka i tak dalej, ale na przykład od czasu do czasu wrzucić informacje o okazjach, nie wiem, na profil organizacji albo na, nie wiem, czy to już teraz, wrzucić informacje o okazjach, czyli dać komunikat typu: słuchajcie, jak robicie zakupy w internecie, to korzystając z tych kodów rabatowych możecie kupić coś taniej albo skorzystać z jakiejś promocji, a dodatkowo część pieniędzy trafi do naszej organizacji. Czy tak powinienem to rozumieć? Właśnie jest, przykład, który podałeś, jest interesującym połączeniem jakby tych dwóch tendencji, prawda? Bo z jednej strony mamy tę ułatwiającą życie informację, która sprawia, że nie tylko właśnie skracasz swoje doświadczenie zakupowe, prawda? Tutaj mówiłyśmy tutaj o tym przy poprzednim stereotypie. Mężczyźni chcą, żeby to była nie długa podróż, tylko krótki przystanek A, przystanek B i mamy to. A z drugiej strony mamy jednak te kody rabatowe, promocje, okazje, wszystko to, co daje nam poczucie, że zakup nie tylko jest, prawda, możliwością wymiany pieniędzy na produkty i usługi, ale też pewnym osiągnięciem, prawda, pewną zdobyczą, co jest stereotypowo postrzegane jako coś, co motywuje bardziej kobiety. Także wydaje mi się, że taki przykład właśnie komunikacji, jaki podałeś, Marku, może być z różnych stron atrakcyjny dla obu płci. Mamy tutaj coś dla każdego, prawda? Oto ułatwiam ci życie, skracam proces zakupowy, ale też daję ci poczucie, że udało ci się coś upolować, że jest coś, czym możesz się pochwalić, że jest coś, co daje ci tę taką wartość dodaną zakupów, bo nie tylko oto masz produkt bądź usługę, ale też masz poczucie, że zrobiłaś to, bo tutaj mówimy o tym stereotypie dotyczącym kobiet, lepiej niż inni. A dodatkowo jeszcze, korzystając z Funny Money, jeszcze pomogłaś. No to na szczęście jest wartością dodaną dla każdego, kto korzysta z Funny Money. Bez względu na stereotypy i to, co mówią liczby. Ale to myślę, że to też warto mieć tego świadomość, że to jest coś, co my się kiedyś zastanawialiśmy nad tego rodzaju komunikacją, że tak na dobrą sprawę to czasami troszeczkę jest w stanie usprawiedliwić zakupy. Czyli że zrobiłem zakupy, czuję się, nie wiem, troszeczkę mniej winny, bo jeszcze przy okazji jakaś darowizna trafiła do organizacji. Mm-hmm. Tak, to tak. Taki
bonus, można by powiedzieć. Dokładnie tak, albo mniej winna, winny, albo właśnie jeszcze lepiej się czuję, ponieważ zrobiłam zakupy, prawda? Nie dość, że mam coś fajnego dla siebie, może pożytecznego dla mojej rodziny, ale też podałam to dobro dalej, prawda? I udało mi się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu poniekąd, więc tak, najbardziej. Do tego też zresztą chciałabym wrócić właśnie podczas omawiania trzeciego i być może najciekawszego ze wszystkich stereotypów i takiego, który ma najbardziej splątane powiązania z rzeczywistością. Pozwolę sobie przejść właśnie do trzeciego stereotypu i mojego osobistego faworyta, czyli kobiety uwielbiają wydawać. Kobiety, która z nas nie zna tych wszystkich żartów o żonie, która kupuje sukienkę za, nie wiem, 250 zł, ale mówi mężowi, że ona była za 50 zł na promocji i praktycznie jest za darmo. Kto nie zna tych wszystkich niezwykle śmiesznych dowcipów o ukrywaniu paragonów, o właśnie niemówieniu o pewnych transakcjach, albo o właśnie takim kompulsywnym kupowaniu w internecie, kiedy może czujemy się gorzej albo mamy gorszy dzień. W wielu filmach i serialach jest ta scena, gdy kobieta z kieliszkiem wina najczęściej właśnie siada do komputera i zaczyna wybierać jakieś produkty. Wszystko to nam komunikuje, że to kobiety właśnie są tym takim dużym pieniężnym graczem, jeżeli chodzi o zakupy zarówno online, jak i w rzeczywistości. No i teraz jak wygląda wspomniana rzeczywistość? Przygotowałam dla Was tabelę na podstawie danych z Gemiusa. Ta tabela pokazuje, kto więcej wydaje na co. I po lewej stronie mamy kobiety, które wydają więcej na odzież, dodatki, książki, płyty, bilety, artykuły spożywcze, leki, inne produkty farmaceutyczne oraz drobną elektronikę. Przy mężczyznach ta lista jest znacznie krótsza, ponieważ wydają więcej na sprzęt RTV i AGD. I tutaj odniosę się zaraz do czegoś, co wspomniał Marek. Natomiast co może wydać się wielu osobom, które właśnie bardzo stereotypowo myślą o tym, jak w jaki sposób wydajemy pieniądze w internecie i kto to robi. Każdy wydaje, obie płcie porówno, lubią wydawać pieniądze na obuwie oraz kosmetyki i perfumy. A tutaj taka krótka dygresja też może, to kto i ile na co wydaje, znowu tak naprawdę bardziej zależy od jego wieku niż od jego płci. Na przykład na odzież, obuwie i kosmetyki najwięcej wydają najmłodsze grupy wiekowe. Są nieporównywalne z innymi. No i co mówi nam ta tabela? Pierwszy wniosek. No ewidentnie kobiety faktycznie wydają więcej, prawda? Mężczyźni mają zaledwie jedną swoją kategorię, no i mamy tutaj dwie takie, które powiedzmy się pokrywają, czyli ewentualnie można by je przypisać na konto obu płci. Ale można sobie zadać pytanie o to, jak to faktycznie wygląda, kiedy przyjrzymy się nie temu, co kupujemy, tylko samemu procesowi. No i tutaj znowu powołam się na badanie Gemiusa. Faktycznie, jeżeli chodzi o powtarzanie zakupów, mężczyźni na takim etapie researchu chętniej wybiorą sklep, który oferuje niższą cenę dla tego samego produktu. Tyle, że jednocześnie kobiety na niższe koszty dostawy, czyli znowu to, co różnicuje zakupy online od zakupów w rzeczywistości, wskazują znacznie częściej jako na powód wyboru danego sklepu. Częściej korzystają z kodów rabatowych, specjalnych promocji, ofert i tak dalej. Częściej korzystają ze specjalnych promocji dla osób kupujących właśnie w internecie, takich na przykład jak te, które oferują sieci telefonii komórkowej, prawda? Wiemy, że są różne oferty w salonie, kiedy się dzwoni do nich na infolinię, inne są w internecie. I kobiety znacznie częściej niż mężczyźni deklarują, że ostatnia rzecz, jaką kupiły online, była to rzecz przeceniona albo w promocji. Czyli z jednej strony mamy tutaj te kobiety, które się zarysowują jako wydające więcej w prawie każdej kategorii zakupów, a z drugiej to one w badaniach wyłaniają się jako te, które powodują się w swoich decyzjach właśnie tym, że kiedyś można coś dostać taniej, w bardziej okazyjnej cenie, że można skorzystać właśnie z promocji, kodu rabatowego i tak dalej. I
oczywiście można by tutaj długo mówić o tym, dlaczego akurat dlaczego kobiety wydają więcej na ubrania, a mężczyźni więcej na sprzęt TV, AGD, ale zakładam, że wszystkie i wszyscy jesteście tutaj, żeby dowiedzieć się więcej o komunikacji w internecie, a nie o socjologii. Też podejrzewam, że wiele osób miałoby swoje teorie. Natomiast to, co do czego chciałam się odnieść, jeżeli chodzi o wypowiedź Marka i sprzęt RTV AGD, który jest jedyną kategorią, w której faktycznie mężczyźni dominują. Rzeczywiście ten proces zakupowy jest dłuższy niż tylko to, co widzimy i co jesteśmy w stanie zbadać, na przykład pochylając się nad ścieżką zakupową osoby korzystającej ze sklepu internetowego. To, że właśnie, nie wiem, znowu odniosę się do takiego stereotypowego przykładu męża i żony, prawda? Jakby to, że to mąż siada do komputera i wybiera zmywarkę, lodówkę, nie wiem, blender, nie znaczy, że to nie było poprzedzone właśnie rozmową, być może jakąś sugestią, jakimiś wskazaniami, researchem, także z drugiej strony. Dlatego chociaż tutaj te tendencje, jeżeli chodzi o rodzaj kupowanych produktów, mogą wydawać się wyraźne, miejmy gdzieś z tyłu głowy to, że to nie jest aż tak proste, jak można by się spodziewać, jak mogłoby się wydawać. Czyli skoro mówimy o wydawaniu, kobiety może wydają więcej online, ale za to tak naprawdę są tą płcią, która znacznie bardziej motywuje swoją decyzję właśnie korzystną, atrakcyjną ceną danego produktu. I o tym właśnie warto pamiętać, zarówno korzystając z materiału, które jako Fani Mani wysyłamy do Was jako do przedstawicieli organizacji, jak i planując swoją własną komunikację, bo faktycznie te promocje, kody rabatowe, jakieś okazje, wyprzedaże są potężnym driverem decyzji zakupowych. Znowu, przede wszystkim dla kobiet, ale nie wyłącznie, ale przede wszystkim. Dlatego warto udostępniać te informacje, warto wskazywać na możliwość pomagania właśnie przy okazji korzystania z tego rodzaju okazji. Warto jakby podpiąć się pod tę już istniejącą tendencję. Ja dodam. Chcesz dodać coś albo zapytać? Tak. Właśnie z tym, co mówiłaś, to taka anegdotka w zasadzie z życia wzięta troszeczkę. Od czasu do czasu pojawiają się, dostajemy maile do Fani Mani z informacją przeważnie od pań, w zasadzie chyba tylko, nie pamiętam, żeby w drugą stronę było, ale przeważnie od pań, że mąż robił zakupy, ale zapomniał zrobić je przez Fani Mani, czy darowizna może się naliczyć, więc to coś, że odpowiedź niestety jest nie, czyli jeśli został już zakup zrobiony, a wcześniej nie została uruchomiona, aktywowana darowizna, to niestety nie ma takiej możliwości, ale to jak gdyby też potwierdza taką sytuację, że tak na dobrą sprawę kobiety tutaj często nie tylko same robią zakupy i korzystają, ale jak gdyby zachęcają też swoich partnerów do tego, żeby korzystali, czy tam przypominają, a czasami się zdarza nie przypomnieć, więc to też tak na dobrą sprawę to potwierdza to, że ktoś inny może zainicjować zakup, a ktoś inny faktycznie go dokonywać. Dokładnie tak, bardzo często, i to zresztą do pewnego stopnia też widać właśnie w ankietach, bardzo często ten proces wygląda tak, że jest impuls, który wychodzi, no jeżeli znowu mówimy o tym, prawda, heteroseksualnym związku, nazwijmy ich mężem i żoną, jest impuls, który wychodzi od żony, wtedy właśnie mężczyzna faktycznie siada do komputera, bo jeszcze nadal najczęściej jest to komputer, chociaż coraz częściej zakupy są wykonywane mobilnie. Robi ten research, o którym mówiłam wcześniej, tak? Poszukuje tych danych, czyta te opisy, porównuje ceny znowu i dopiero wtedy podejmuje decyzję zakupową. Czyli jakby ostatecznie jest ona zaliczona, powiedzmy, na konto mężczyzny, natomiast poniekąd jest to wspólna decyzja. Jeszcze zanim kupi, to bym dodał, że konsultuje się ponownie, jak już zrobił research. Tak, oczywiście. No i podejrzewam, że gdzieś po drodze może być właśnie jeszcze ten moment, kiedy jest informacja właśnie o jakimś kodzie rabatowym albo promocji, która gdzieś tam mignęła, na przykład w mediach społecznościowych, może w jakimś mailingu, więc
Tak, jak najbardziej. Jakby musimy mieć wszystkie z tyłu głowy, że często proces zakupowy jest po prostu znacznie bardziej złożony niż po prostu siadam do laptopa i odpalam Allegro albo dowolny inny serwis. W takim razie pozwolę sobie przejść do przykładu komunikacji, która jest subtelnie, znowu użyję tego słowa, sprofilowana na mężczyzn i takiej, która jest subtelnie sprofilowana na kobiety. I ponieważ spotykamy się tutaj w ramach Akademii NGO organizowanej przez Pani Mani, pozwoliłam sobie skorzystać właśnie z materiałów, które dostarcza Pani Mani. Po lewej mamy mailing, który otrzymują użytkownicy i użytkowniczki serwisu, natomiast po prawej coś, co na pewno wiele z Was zna, mianowicie materiał, który udostępniamy właśnie organizacjom, żeby mogły szerować go w swoich mediach społecznościowych. Tutaj wybrałam coś, co jest stosunkowo świeże, ponieważ wczoraj obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta. To właśnie przykład posta na ten temat. I tutaj pozwolę sobie zadać pytanie i zobaczę, czy uda mi się uzyskać od Was odpowiedź na czacie. Kiedy patrzycie na to, czy uda mi się to powiększyć? Myślę, że tak. O. Kiedy patrzycie na te dwa rodzaje materiałów, czy jesteście w stanie wskazać, Marku, mogę Cię prosić o wsparcie, jeżeli chodzi o przesunięcie tego, czy myślisz, że to jest w ogóle możliwe? Nie wiem, pierwszy raz w życiu to... Pierwszy raz coś powiększa prezentację. To w takim razie powiększa tyle, ile się da, żeby było widać, o co chodzi. To wybaczcie ten wtręt techniczny i zadam moje pytanie jeszcze raz. Czy na pierwszy rzut oka, albo może chociaż na drugi rzut oka, któraś z Was byłaby w stanie wskazać, który z tych materiałów jest na podstawie tego, co mówiłam wcześniej, stworzony bardziej z myślą o kobietach, a który jest stworzony bardziej z myślą o mężczyznach? Patrzę, czy ktoś pisze, byłoby super. Oho, ktoś pisze, super. O, Justyna mówi, że oba, ale oba co? Oba mężczyźni, oba kobiety? Oby tak samo. Oba są uniwersalne, jakby to... Aha, oba pod kątem kobiet, okej. Okay. Lewy kobiety, prawy mężczyźni. Pierwsze kobiety, drugi mężczyźni. Jeszcze ktoś pisze. Nie widać treści trudnocej. No przepraszam, jakby to są rzeczy, które są dosyć duże i mogę tylko polecić powiększenie. O, Michał też napisał lewy kobiety, prawy faceci. Coś, ja mam takie podobne odczucie, nie wiem z czego to wynika, może z tego, że po lewej stronie jest chyba więcej takich okazji, promocji, gdzieś tam jakieś procenty się pojawiają. Mm-hmm. Może to, a po prawej jest dużo treści. Chociaż też tak definitywnie bym nie powiedział, że ten po prawej jest dla mężczyzn, ale to... No tutaj na czacie też mamy votum separatum Ilony, bo Ilona napisała, że myśli, że na niebieskim tle jest komunikacja skierowana do kobiet, a na tutaj po lewej stronie mamy komunikat dla mężczyzn. Asia napisała, że czerwony. Czerwony kolor dla kobiet. O, to już jest kolejny temat, o którym mogłabym mówić długo, ale chciałam oszczędzić z takich najbardziej oczywistych rzeczy, właśnie typu szpilki, kwiatki różowe dla kobiet, natomiast prawda, wyraziste linie, metal dla mężczyzn. Właśnie tak a propos, kiedyś czytałem takie badania na temat preferencji kolorów względem kobiety i mężczyźni i kolor różowy był na wyższej pozycji u mężczyzn niż u kobiet. U kobiet chyba na siódmej pozycji, jeśli chodzi o taki pozytywny odbiór kolorów, a u mężczyzn chyba na drugiej czy trzeciej. Więc tak, stereotypy. Tak, powiem więcej. Oryginalny kolor różowy, ponieważ jest odcieniem czerwonego, był właśnie kojarzony z mężczyznami i to chłopców ubierano w różowe albo blado-czerwone ubranka i dopiero niedawno się to odwróciło. Jest to kwestia ostatnich kilkudziesięciu lat. Co więcej, nawiązując do tego, co powiedziałeś, Marek, i co też niektóre osoby sugerują na czacie, niebieski, chociaż właśnie tak, kiedy myślimy o kategoriach stereotypów, kojarzy nam się właśnie z chłopcami, mężczyznami, tak naprawdę jest ulubionym kolorem obu płci. Jakby jeżeli chcecie zrobić komunikat, który po prostu spodoba się większości osób, serdecznie polecam Wam odcienie niebieskiego, ponieważ jest to kolor kojarzony ze spokojem, zaufaniem oraz na świecie deklarowany najczęściej jako po prostu ulubiony kolor. Bez względu na to, czy mówimy o kobietach i mężczyznach. Postawcie na niebieski, jeżeli chcecie trafić do wszystkich. Albo jeśli macie wątpliwości, to niebieski. Dokładnie tak. W chwili wątpliwości sięgasz po niebieski i możesz mieć pewność, że jakby
jeżeli nawet nie będzie efektu wow, to na pewno też nie będzie źle. Okej, pozwolę sobie spojrzeć jeszcze na czat. Tak, tutaj Michał mówi, że zdecydowanie dla kobiet, lewy kobiety prawe faceci, lewy mężczyźni, kobiety prawe. Mam wrażenie, że te głosy nam się tak dosyć równomiernie rozkładają, łącznie z odpowiedziami, że może oba są dla kobiet albo oba dla mężczyzn. To w takim razie nie będę już was trzymać dłużej w niepewności, zwłaszcza, że teoretycznie powinniśmy już zacząć sesję pytań i odpowiedzi. Po lewej wyraźnie jest to komunikat taki bardziej mający na myśli kobiety. I powiedziałam wyraźnie, ale oczywiście tak naprawdę są to niewielkie różnice z perspektywy, prawda, budowy czy treści tego tutaj komunikatu. Dlaczego? Po pierwsze, mamy tutaj komunikat o kodach rabatowych, promocjach i okazjach, co, jak mówiłam niedawno, jest bardzo silnym motywatorem, zwłaszcza dla kobiet. Jest to coś, co wyraźnie częściej niż inne czynniki jest podstawą do podjęcia decyzji zakupowej. Tutaj akurat mamy dobór marek, które być może trochę bardziej by się kojarzyły z kobietami. Mamy tutaj sklepy z obuwiem, mamy sklep z ubrankami, dziecięcymi zabawkami, mamy jakiś butik. Nie jestem pewna, czym jest Gaja, ale obstawiałam też jakąś odzież właśnie. Czyli marki też są sprofilowane kobieco, chociaż jak już zaznaczyłam wcześniej, i kobiety i mężczyźni uwielbiają kupować buty i wydawać na nie pieniądze. To jest mit, że to kobiety kochają kupować te wszystkie szpilki i tak dalej, jak to się mówi. I to jest mail, który daje takie poczucie właśnie, że coś tutaj mamy okazję polować. Tak? Możemy złapać ten kod, możemy złapać promocję i przy okazji pomóc, bo cały czas mówimy tutaj o komunikacji naszej, czyli Fani Mani właśnie. Komunikat po prawej natomiast, nie tylko dlatego wybrałam, że jest po prostu na grafice, przepraszam, mężczyzna, jako jest nakierowany na mężczyzn, ale także dlatego, że zawiera listę, czyli sugeruje konkretne, twarde dane, coś, co jak wskazują respondenci w badaniach, jest czymś, co jest bardziej przekonujące dla mężczyzn. Jest materiałem z Facebooka, który jako materiał z Facebooka może być ustawiony jako na przykład reklama, która się wyświetla przy poszukiwaniu pewnego rodzaju informacji, a znowu poszukiwanie informacji jest to coś, na co nastawieni są według badań nieco bardziej mężczyźni. No i właśnie poza tym, że mamy tutaj punkty, to w tych punktach są faktycznie twarde dane, a mianowicie informacje o tym, jakie takie podstawowe prawa mają konsumenci korzystający właśnie z zakupów online w Polsce. Dlatego tutaj widzicie, różnice nie są wielkie. To nie jest tak, że właśnie z jednej strony mamy kolor różowy, kwiatki, szpileczki, szminkę. Nie będę wam tłumaczył, bo na pewno znacie tę estetykę, która czasem kieruje się do kobiet. I nie jest tak, że po prawej mamy, prawda, czarny kolor, polerowaną stal, dużo warczenia i dzikich zwierząt i to jest komunikat dla mężczyzn. Nie. Różnice są bardzo subtelne i to właśnie polecam wam zrobić. Delikatnie, subtelnie profilować pod kątem tego, kto częściej jest waszym odbiorcą lub odbiorczynią, a nie robić to w taki nachalny sposób. Dlaczego? Z prostej przyczyny, ponieważ łatwiej jest kogoś przekonać do siebie, niż odzyskać przekonanie kogoś, kto został zrażony właśnie tym takim natrętnym, bardzo szeklepanym też powiedzmy sobie, sposobem komunikowania się. Prawda? Łatwiej jest apelować do wszystkich i troszeczkę bardziej do kogoś, niż wykluczać całe grupy. I jeżeli macie zapamiętać jedną rzecz z mojego dzisiejszego webinara, to sugeruję, żeby było to. I przejdę już do mojego podsumowania, w którym chciałabym tak naprawdę powiedzieć, zebrać wszystko to, co powiedziałam właśnie konkretnie, jeżeli chodzi o sposoby i formy komunikowania się. Jeżeli chodzi o komunikat sprofilowany na kobiety, no to celujemy w coś,
co jest spersonalizowane, co daje takie poczucie bycia zaopiekowaną. Przypomnę, że kobiety w badaniach częściej wskazują na pozytywne wcześniejsze doświadczenia, kiedy mówią o zakupach online i jest to wiedza, którą jako organizacja, jako przedstawicielki, przedstawiciele organizacji też możecie wykorzystać. Przyjemne, pozytywne doświadczenie, poczucie takiego bycia przytuloną przez to, co się robi, jest czymś, co bardzo motywuje kobiety do podejmowania decyzji. Ta komunikacja musi być nastawiona faktycznie na potrzeby i ich zaspokajanie. Jak wiemy, to nie muszą być najbardziej podstawowe potrzeby, mogą być to bardziej wyrafinowane potrzeby, takie jak, nie wiem, lepszy telefon, może dobry sound system do salonu, może jakieś elementy urządzenia mieszkania, ale musi, warto ubrać to w szatki właśnie takiej odpowiedzi na potrzeby. I co najważniejsze, trzeba dać poczucie, że właśnie oto polujesz na okazję, oto masz szansę zdobyć to, czego chcesz, co znowu zaspokaja twoją potrzebę, taniej niż inni, bo to też jest istotne, właśnie w tym okresie. I dobrym medium, które pozwala komunikować to wszystko, jest właśnie to, co wam pokazałam wcześniej, czyli mailing, ponieważ narzędzia tego e-mail marketingu pozwalają właśnie na dosyć precyzyjne sprofilowanie tych wysyłanych materiałów, dzięki czemu możemy właśnie odpowiedzieć tutaj nieco bardziej na pewne indywidualne potrzeby, ale też dają to takie poczucie, że oto ktoś komunikuje się ze mną. Prawda? Oto jest specjalna przesyłka dla mnie i w niej na przykład, tak jak robimy to z Fani Mani, specjalnie dla mnie kody rabatowe, informacje o promocjach. To jest coś, co bardzo polecam wam wykorzystać właśnie w waszej komunikacji jako organizacjach. Tak? To jeżeli celujecie w kobiety, dajcie poczucie, że specjalnie, że inaczej, że mogą wam pokazać, robią coś specjalnie dla siebie i jeszcze mogą się tym pochwalić bardziej, dalej. To jest bardziej prawdopodobne, że to tego rodzaju komunikacja właśnie trafi do kobiety. Natomiast jeżeli chodzi o komunikowanie bardziej do mężczyzn, to warto wykorzystać informacje właśnie na temat tego, powiedzmy, zachowania między pomysłem na zakup a etapem końcowym, czyli z poszukiwania informacji. Jak wspomniałam wcześniej, jest to coś, co w badaniach bardziej wychodzi jako, powiedzmy, męska cecha. Dlatego warto wykorzystać silniki przeglądarek i nie tylko przeglądarek, ale też mediów społecznościowych, żeby podsuwać informacje o tym, że można wspierać was jako organizację podczas wyszukiwania innego rodzaju danych. Na przykład ustawić reklamę targetowaną na wyszukiwania pewnych fraz. Na przykład ustawić remarketing na Facebooku dla osób, które weszły na dane strony internetowe, żeby im się podobne treści wyświetlały, które pokierują je właśnie ku waszej organizacji. Tak, dać to takie poczucie, że oto mogę zdobyć jeszcze dodatkowe informacje, mogę dokonać jeszcze głębszego researchu, zgłębiając już inny, podobny, analogiczny temat. Czyli można powiedzieć, że w przypadku mężczyzn taka potrzeba zebrania, może nie zebrania, ale posiadania takiego poczucia, że mam komplet, albo przynajmniej wydaje mi się, że mam komplet informacji, żeby podjąć decyzję. Tak? Mhm. I to jak gdyby można skorzystać z tego w ten sposób, że podsyłając kolejne informacje, jak gdyby uzupełniamy tą wiedzę. Tak, i to jest właśnie swoje stwierdzenie, Marku, bardzo nieco zbawnie nawet, oświetla nam to, jak jednak przewrotne są dane i w stosunku do stereotypów, bo prawda, jeżeli postrzegamy mężczyzn, jeżeli zdajemy się postrzegać mężczyzn jako właśnie tych takich researcherów, którzy lubią zgłębić temat, zanim podejmą decyzję zakupową, to czy przypadkiem paradoksalnie nie oni powinni być uważani za tych, którzy bardziej lubią proces zakupów, prawda, tę podróż właśnie raczej niż dojazd na samo miejsce? A z drugiej strony to właśnie kobiety uważa się za takie, nazwijmy to, przeglądaczki, tak? Które siedzą i rzeczywiście scrollują, oglądają i
hipotetycznie bardziej cieszą się samym procesem kupowania. Prawda? No wszystko zależy wyłącznie od tego, w jaki sposób zdecydujemy się oświetlić pewne liczby, ponieważ można je interpretować na różne sposoby, w zależności od tego, jakiej perspektywy użyjemy. Ja jeszcze tak chciałem dodać też jedną rzecz, że generalnie użytkowniczkami Fani Mani, są kobiety. To pewnie wynika z różnego rodzaju, z różnych elementów. Ja tutaj tym kluczowym elementem wydaje mi się, że jest współczynnik wrażliwości na pomaganie. Taki współczynnik, którego jeszcze nie znalazłem formuły tylko do obliczania jego, ale kobiety mają po prostu większą wrażliwość na pomaganie, na szybciej zauważają te potrzeby pomocy i też chętniej na nie reagują, stąd jak gdyby, myślę, że kobiety są jak gdyby głównym tutaj źródłem, czy główną grupą, którą warto pozyskać do Fani Mani, a to też dlatego pewnie, że tak jak gdzieś tam powiedziałem, przy okazji powie partnerowi czy mężowi, jak będziesz robił zakupy tego sprzętu RTV, na który spędziłeś 2 tygodnie, żeby sprawdzić, czy to wszystko będzie na pewno okej, to zrób to koniecznie z Fani Mani. Chociaż warto zaznaczyć też, Marku, że tutaj znowu, bo cały czas mówiłam o liczbach i statystykach, też różnica na korzyść kobiet nie jest wielka, ale jest kilka punktów procentowych, ale jest. I utrzymuje się konsekwentnie. Ja mogę też, tak, no w ogólnych zakupach, a jeśli chodzi o Fani Mani, to ta różnica jest jeszcze większa na rzecz kobiet. Kobiety chętnie pomagają z Fani Mani. Czy poza Markiem, bo kończy mi się czas, obiecałam wam godzinę, zostały 4 minuty. Przepraszam, bo wiem, że obiecałam też 15 minut na pytania i uwagi. Czy któraś albo któryś z was chciałby jeszcze coś dodać od siebie, może podzielić się doświadczeniem, które potwierdza albo zupełnie neguje to, co tutaj powiedziałam, albo o czym rozmawiałam z Markiem, o czym przez chwilę mieliśmy okazję porozmawiać na czacie. Czy mogę coś jeszcze wyjaśnić, coś dodać, pokierować was po jakimś źródłom? Patrzę, czy ktoś pisze na czacie. Patrzę też do trybu Q&A. Raport Genius e-commerce 2020, to jest to źródło. Marku, wygląda na to, że nie mamy żadnych pytań ani uwag. Ja was jeszcze gorąco zachęcam do tego, ja za chwilę na grupie fundraiserze Fani Mani opublikuję takiego posta z takim zapytaniem, jakie macie wnioski bądź sugestie do tego, jak moglibyśmy zmodyfikować materiały dla organizacji dla was, materiały, z których tak na dobrą sprawę możecie korzystać i łatwiej, które pomogą wam po prostu pozyskać nowych wspierających. Ja sobie zapisałem sobie jeden temat, który będziemy później pewnie gdzieś tam omawiać, ale bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby też wejść na grupę fundraiserzy Fani Mani i tam uczestniczyć, wrzucić jakieś materiały. Jeden materiał jest jeszcze w produkcji, czeka na kolejną wersję. Tutaj Michał, wiesz o czym mówię, więc jak tylko będzie, to będziemy go udostępnić. Okej, w takim razie ja z niecierpliwością czekam na wasze uwagi w grupie fundraiserzy albo przekazane nam z pomocą dowolnego kanału, ponieważ jesteśmy otwarci i otwarte na wasze sugestie bez przerwy i wiele razy o nie pytamy i wszystkie z dużą uwagą i z autentyczną chęcią poprawy czytamy i później wdrażamy, więc tymczasem żegnam się z wami na dzisiaj. Bardzo, bardzo dziękuję wam za poświęcenie tej godziny w posępne, wtorkowe, wczesne popołudnie i powodzenia w waszych social mediowych i nie tylko przedsięwzięciach, oby wiedza, którą nabyłyście i nabyliście dzisiaj i którą na pewno jeszcze nabędziecie w ramach naszej Akademii NGO, przełoży się na po prostu lawinowy wzrost darowizn dla waszych organizacji. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, Ewelina. Ja też się bardzo dużo dowiedziałem i też, tak powiem, przypomniałem sobie pewne rzeczy, które gdzieś tam w rewolucji walki codziennej czasami umykają. Także dzięki bardzo za przygotowanie i przeprowadzenie dzisiejszego spotkania i do usłyszenia w takim razie. Cześć. Dzięki. Cześć, hej.
fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.